Jutro uroczystość koronacji królowej Taczańskiej, Matusi Jaworzyńskiej. Upłynęło 131 roków od czasu, kiedy się ukazała Marysi Murzańskiej. 131 roków matczynej odpieki. Chodźmy tym szlakiem ku Matusi Jaworzyńskiej. Brama na Witorówkach urychtowano bez parafią Murza Sichle. Królowo Tater, módl się za nami. Na Wierporońcu, zaś na początku szlaku ku Rusinowej Polanie i dalej ku Matusi Jaworzyńskiej ceko brama wyrektowano bez. Kielos piękna w tej robocie. To już jutro. Thank you.
Tak, przystanek jest. Tam jest Thank you.
Masz pozwolenie? Pogody nie ma, moi kochani. Pogoda to, kto ma zamiar iść, to niech nie chodź. Bo nie ma krople nigdzie, pół nie ma. Teraz możemy iść.
przywieźli. Mam litości. Na dół się fajnie słowo, do góry ciężkie.
przyszli od kaplicy do potoka. Od potoka figurę przejmą niewiasty z Murzasika. Po przyjściu tutaj pod ołtarz figurę przejmą ojcowie Leona i ojciec Dominik. Służą thank you.
jeszcze informacja. Ksiądz kardynał obecny tutaj wśród nas rozciągnął możliwość zyskania odpustu, zupełnego odpustu porciunkuli wszystkim, dla wszystkich, którzy uczestniczą w tej uroczystości dzisiejszej. I przygodnił księża prałaci, impułaci, dziekani, imieniu wspólnoty kapłanów dekanatów podhaleńskich, imieniu ludu Bożego Podhala. Witam Was wszystkich serdecznie w dzisiejszą wielką uroczystość koronacji Matki Najświętszej Jaworzyńskiej. Matki Najświętszej Królowej Tatr, do której od dziesiątków lat pielgrzymują wierni i wielcy pielgrzymi, jak Ojciec Święty Jan Paweł II, jak Emilicjan przybywa ksiądz kardynał jako pielgrzym, aby dokonać wielkiego aktu Bożego, koronacji Matki Najświętszej Jaworzyńskiej. Przybywam jako pielgrzym, aby swoim autorytetem zwierzchnika Kościoła Krakowskiego różnych zgromadzeń i pułków i tylko także tym jednym gestem serdeczności wszystkie obejmujemy i zapraszamy do modlitwy, do wspólnej modlitwy w intencji tych wszystkich, którzy już pojednali się i tych wszystkich, którzy się pojednają pod płaszczem Matki Bożej, pojednają się z Bogiem w tych górach. Słowo powitania w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej wygłosi dyrektor Jacek Lipiński. Gości koronacji figurki Matki Boskiej Jaworzyńskiej Wiktorówki. Eminencjo, najdostojniejszy księży kardynale, przewielebni ekscelencje, ojcowie dominikanie, strażnicy Matki Boskiej Jaworzyńskiej, ludu Tatr. Nie dane mi z racji ważnych obowiązków państwowych być teraz z wami. Żałuję, bo bardzo pragnąłem tę wspaniałą uroczystość koronacji figurki Matki Boskiej Jaworzyńskiej przeżyć z wami. Znaleźć się w czystym powietrzu Tatr, w tym świętym miejscu ukochanym przez lud góralski. Wiktorówki za sprawą cudownej gaziny należą do całej Polski. Kocha to miejsce każdy, kto choć raz znalazł się tu i doznał ukojenia. Królowa Tatr przywraca sens życiu, umacnia miłość, obdarza zgodą. Oto modlę się razem z wami. Do Tatr przybywają ludzie po zdrowie i je odzyskują. Ale przede wszystkim uzdrowienia doznaje tu dusza urzeczona pięknem przyrody, ogrzana waszą góralską gościnnością i dobrocią. Dzieje się to za sprawą najjaśniejszej pani z Rusinowej Polany. Ludu Tatr, modlę się o błogosławieństwo Matki Boskiej Jaworzyńskiej, o błogosławieństwo dla Polski. Módlcie się razem z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej o dobro ojczyzny,
o zgodę w Polsce i pokój na świecie. Podpisano Lech Wałęsa, prezydent. Słowa radości od dzieci przekażą dzieci z Borolina. Prosimy. Izanko, że możemy do ciebie przychodzić z rodzicami. Tobie zawierzamy nasze troski, dziecięce kłopoty i radości. Czuwaj nad nami ciągle, podczas zabawy, nauki i snu. Dodawaj sił naszym małym nogom, byśmy osiągali w życiu coraz wyższe szczyty. Z dziecięcą ufnością wierzymy, że zawsze podasz nam rękę. Matko Boża, miej w opiece nasze rodzinne domy, rodziców i wszystkich bliskich. Ocal przed niebezpieczeństwami. Spraw, byśmy byli zdrowi i szczęśliwi. Pokazuj nam właściwą drogę, zaś my ofiarujemy Ci nasze czyste serca i obiecujemy, że zrobimy wszystko, aby dzięki nam świat był kolorowy i wesoły, jak górska polana w słońcu. Wniesiemy do naszych rodzin otuchę i radość. Gowa wypowie swoje nadzieje, swoje uczucia w imieniu młodzieży tejże okolicy. Najświętsza Panno Jaworzyńska, przede wszystkim Matko Boża i Matko Nasza, ale i szczególna Królowo naszych wspaniałych gór, a także Królowo tych, którzy wspinają się na wyżyny życia duchowego i na poplątanych ścieżkach życia, tego co w górze jest, szukają. Ty przebywasz położonych, wybrałaś sobie Boża wędrowniczko i uczyniłaś je świętymi. Także to obecne miejsce w sercu naszych gór. Modlimy się w tym świętym miejscu i wyrażamy naszej Matce to, co czujemy, naszą wiarę, wdzięczność i miłość za wielkość naszego powołania. Modląc się o światło Ducha Świętego, przeżywamy młodość i radość naszego chrześcijaństwa. Bóg chce, byśmy płonęli ogniem Ducha Świętego, byśmy promieniowali Jego miłością i Jego szczęściem. Ojciec Święty, Jan Paweł II, w czasie pobytu na 6. Światowym Dniu, nikomu nie godzi się...